się zaczęło. Do następnego punktu wprowadzonego decyzją Rady dotyczącej informacji na temat sytuacji w Centrum Kultury i PISK i do przyznanej dotacji na poprzedniej sesji. Jest z nami pan dyrektor tutaj i był wniosek do pana burmistrza o przedstawienie sytuacji finansowej. Parę zdań burmistrz odpowiedział. Wszyscy otrzymaliście pisma kierowane do Rady, kierowane przez związki zawodowe, pisma kierowane przez pana burmistrza, moje pismo, odpowiedź pana dyrektora, przepraszam, odpowiedzi i proszę bardzo w tej chwili o zadawanie pytań w powyższej sprawie. Proszę bardzo. Proszę bardzo, słowa. Może ja zacznę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pamiętam poprzednią sesję i byłem święcie przekonany, że pieniądze, które przyznajemy na centrum, zostaną skonsumowane na podwyżki dla pracowników. Z pisma od pracowników dowiedziałem się, że niestety nie ma takiej opcji, żeby te pieniądze zostały dane pracownikom na podwyżki. W związku z tym czuję taką, nie wiem, taki dyskomfort, że na sesji zostałem wprowadzony w błąd. Dziękuję panu radny Bresta. Proszę bardzo, później radny Wanicki. A nie tylko chyba kolega Zdzisław, ale chyba wszyscy na tej sali byliśmy przekonani, że pieniądze, które przekazujemy w wysokości 40 tysięcy są przeznaczone tylko i wyłącznie na podwyżki. Zresztą wniosek oświadcza też, możemy posłuchać nagrania. Pan dyrektor zaświadczał, że te pieniądze zostaną tak wydatkowane. W tej sytuacji ja zastanawiam się i może też poproszę o radę o wycofanie tych środków, tych 40 tysięcy, jeżeli one nie zostaną przekazane na podwyżki dla pracowników, tak jak z taką myślą zostały tam kierowane, to proszę o odebranie, czy wycofanie tych pieniędzy z Centrum Kultury, przekazanie na przykład do rezerwy pana burmistrza, niech tam bezpiecznie przeczekają na nową decyzję pana dyrektora, która mam nadzieję w końcu będzie taka, że ci ludzie doczekają się tych podwyżek, które były wnioskowane. Dziękuję panu radny Wanicki. Ja mam kilka pytań. Chciałem pana burmistrza zapytać, jak to się stało, że środki na Centrum Kultury zostały w budżecie zaplanowane o 50 tysięcy mniej niż w roku 2016. Czy to była kwota, którą pan dyrektor wnioskował? Czy to była, czy kwota, którą on wnioskował, została mu zmniejszona? Chciałbym też pana dyrektora zapytać, że skoro brakowało tych pieniędzy i pan dyrektor widział, że te środki na rok 2017 są za małe, czego nie napisał do Rady Miejskiej żadnego pisma w sprawie zwiększenia środków. Nie otrzymaliśmy też żadnego pisma o prośbę o zwiększenie środków w roku 2017. Co miesiąc robimy korektę budżetu. No nie było żadnych takich wniosków. Pan dyrektor też mówi o tym, że w 2016 roku pracownicy dostali 100 zł podwyżki. Czy to każdy pracownik dostał to 100 zł? Czy w jakiś inny sposób pan rozdysponowywał te pieniądze? A może to nie była podwyżka, tylko były nagrody? I w jaki sposób te pieniądze zostały, te 100 zł średnio na pracownika rozdysponowane? Czy można odpowiedzieć? Może się ze mną zamęciło na odpowiedzi. Dziękuję. Będą później dalej. To proszę pan burmistrz pierwszy, czy pan dyrektor? To pan dyrektor pierwszy. Prosimy pana dyrektora do mikrofonu o stosunkowanie się do tych pytań i do sprawy. Szanowni Państwo, w miesiącu marcu otrzymaliście Państwo sprawozdanie z działalności Centrum Kultury z wyszczególnieniem wszystkich wydatków i wszystkich przychodów, jakie Centrum Kultury miało w 2016 roku.
podsumowanie sprawozdania, to było przyczyną całej dyskusji na temat sytuacji finansowej w Centrum Kultury.